Witam w Zagrajmy Dalej w Requiem Avenging Angel. Co teraz powinienem zrobić? Bo tu znalazłem tego Railguna, tak? Ale tam nie było nigdzie dalej żadnego przejścia. Jedyne przejście, jakie znalazłem, to przejście tutaj na rozładowaną baterię z rakietami. Co tu jest napisane? To jest tak... jakieś bzdury, tak? Po prostu bzdury napisali. Kurde, bo nie mieli co napisać. Bo wiedzieli, że po prostu nikogo to nie obchodzi. Tak naprawdę. No i dobra, co w związku z tym? Że ty mogę na to skoczyć? Coś z tym można zrobić, czy co? Ja właśnie tutaj nie widzę żadnego stosownego zastosowania. Poza tym, że tutaj w ogóle nie by jakby to miało być jakieś drzwi, ale... nic się nie da zrobić, no to może powinien się wrócić jednak. Co tu się dzieje? O, tu jest jakieś przejście u góry. Dobra broń. Ho, 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 ho. Nie, ta moc. Ta moc. Tylko, że pewnie specjalnie to wymyślili tak, żeby nie dało się tutaj wejść. No niestety. Ha. Dobra, wróćmy tutaj. Drabina, tak? No tutaj chyba jeszcze nie byłem. Ten lot w ogóle nie jest zbyt nieprzydatny, na to wygląda. Oho, ho, 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 ho. Pięknie. Nawet się nie spodziewali. No, teraz się znalazłem tutaj właśnie, tak? Jacyś wrogowie? Pokonania? Chciałbym im zaprezentować moją nową zabawkę, ale... nikogo nie ma niestety. Potrzebuję, żeby on poleciał tym statkiem. Sam nie umiem, tak? Teraz chyba będziemy mieli cutscenkę z promem kosmicznym. I ponieważ dodanie tej cutscenki to będzie piekło dla filmu, tak więc możliwe, że w tym momencie to przerwę chyba nagrywanie, ale później dokleję film. O, no. Dokleję, tak. Po prostu. Dobra. Tak więc... puszczamy teraz cutscenkę. Dobrze, witam po cutscence z powrotem. Tak naprawdę znajduję się dalej w tym samym filmie, więc nie wiem, czemu mówię, że witam, ale nie zaszkodzi. I znajdujemy się teraz na pokładzie Lewiatana, pierwszego międzygwiezdnego statku ludzkości, którego przeznaczenie zostało wypaczone przez upadłych, przez diabły, tak? Przez Lucyfera i Lilith. I chcą oni przerobić ten statek, żeby złamać bariery pomiędzy Ziemią a chaosem, pomiędzy stworzeniem a chaosem, i żeby mogli przepuścić swoje piekielne hordy na to stworzenia. Co jest i tak w sumie dziwne, ponieważ jak widać walczyliśmy tutaj już z demonami na Ziemi, tak więc no jak widać akurat z przepuszczaniem piekielnych zastępów nie mają oni zbyt dużego problemu, aczkolwiek... być może po prostu to są bardzo niewielkie ilości potworów, z którymi walczyliśmy, a oni chcą przepuścić ich więcej.
im 20 klatek tutaj mam z jakiegoś powodu. Możliwe, że ten fragment po prostu taki będzie. I nic na to nie poradzę. Że zabijanie gościa, którego się właśnie wskrzesiło, nie jest dobrym pomysłem. Ale jaja! Nie wiem, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem, niestety. Jest to ciężkie do ustalenia czasami. Kurde, shotgunowiec cholerny. O, to jest wróg. Znaczy był. Niestety rozwalił mi moich średnich. I proszę bardzo, jak się tekstura po skórze scaliła. Co to jest? No i, ale druga zbroja przynajmniej wypadła z pierwsza, tak? Dziwne. W tej grze wszystko jest dziwne. Po co są te energy cells? Dlaczego one służą? Do jakiej broni? W żadnej broni nie mogę ich użyć przecież. Żadna broń nie jest podbinowana pod te same klawisze, więc być może to jest do czegoś, czego jeszcze nie znaleźliśmy. Ale to już jest końcówka gry tak naprawdę. Ten statek Lewiatan to jest... ostatni epizod jakby. Tutaj się chyba trzeba spieszyć. A może nie? Nie wiem. No chyba nie. No. Schodzimy na dół. To było oczywiste, co ja powiedziałem, no ale... Tak mi po prostu coś... To przyszło na myśl, żeby to powiedzieć, tak? Bezsensownie. Pyk, 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 pyk. O kurde, stracił coś. Szkoda. A to był ten rakietowy chłopiec. Mógłby się przydać. Roboty. To są ci panowie z kilofami chyba. No. Spoko, rozwalimy. Nie ma takiego pulasa, którego nie dałoby się rozwalić odpowiednią ilością rakiet. No może poza bossami demonami, tak? Zabiłem kolegę. Ale nie masz. Nie obraził się. Teraz został przerobiony na demona, czyli tak naprawdę każdego żołnierza wroga, którego zabijamy, to tak naprawdę jest każdy kolejny żołnierz do armii Lucyfera. No bo jak zabijamy takiego pulasa, no to on idzie do piekła, powiedzmy, tak? Tak więc jest... staje się demonem. Chyba że demony to są w ogóle osobne stworzenia, które jakby nie są powiązane tutaj z duszami ludzkimi, tak? Nie wiem. Nie wiem. Nie znam się. A może jest tak, że po prostu na przykład duża, żeby z tego mogła stać się demonem, musi przebyć w piekle jakiś czas, tak? Wszystko jest możliwe. I zawsze się na przykład zastanawiałem, jak tutaj na przykład pogodzić podróż w czasie z czymś takim, prawda? No bo jeżeli koleś umiera, no to idzie do piekła albo do nieba, tak? Albo do szczęścia, powiedzmy tam. No nieważne. Nieważne, gdzie idzie. Nie zastanawiałem się nad tym. No i później ktoś na przykład się cofa w czasie, przed tym jak ten koleś umarł i on żyje. To co się dzieje z jego duszą? Pytania bez odpowiedzi.
Sprzęt komputerowy, kurde, wytrzymuje wybuch rakiety. Tak. O! Nie wstawaj! Nawet się nie masz. Dziękuję. Jest tu coś sensownego, czy tylko apteczki? 200 punktów zdrowia mogę mieć już teraz. Aha, i dostałem przecież tą moc z powrotem. Lightning, tak? Gdzie to jest? To. O, lightning. Tylko, że to jest to, co mieliśmy na samym początku, jak jeszcze w piekle byliśmy, tak? W pierwszym poziomie w ogóle, jak rozpoczynaliśmy grę. I to było bezużyteczne w sumie. Więc nie wiem, po co mi to. A tu i coś jest. Trzeba aktywować, tak? Czy to już jest aktywowane? Kurde, nie wiadomo. Ja chyba rakietą tego nie aktywowałem. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie. Dobra, zostaje ci kolesie do odpalenia, ale odpalimy ich w następnym filmie.